Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium. Z tej strony Łukasz Stefanik. Jak co dzień przeanalizujemy możliwe scenariusze dla głównych par walutowych, indeksów czy surowców, natomiast na sam początek tradycyjnie prośba o to, aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy już przechodzili do webinarium. <śm> Dobrze, myślę, że możemy zaczynać, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynkach, no wczoraj oczywiście u nas jeszcze świętowaliśmy, natomiast rynki światowe, może nie wszystkie, tak, ale działały rynki walutowe, też indeksy w Stanach były pootwierane, także tutaj handel się odbywał i jeżeli chodzi o początek tego tygodnia, dla nas to można powiedzieć skróconego, rozpoczął się on negatywnie, mianowicie na rynku kryptowalut obserwowaliśmy cofnięcie na indeksach w Stanach Zjednoczonych także, Chociaż tutaj, jakby ciężko mówić o jakimś załamaniu nastrojów, bo indeksy dalej są notowane rekordowo wysoko. Także mamy do czynienia z cofnięciem. Oczywiście może się ono przełożyć na jakąś korektę większą bądź mniejszą. Natomiast równie dobrze może zostać wznowiony ruch w górę, no bo tak jak wspomniałem, notowania utrzymują się w silnej tendencji wzrostowej. Jeżeli chodzi o indeksy giełdowe z Europy, dzisiaj zostanie wznowiony handel właśnie po dłuższej przerwie, po tej przerwie świątecznej. Natomiast na razie, przy Przynajmniej na rynku kontraktów nie widać nic, co mogłoby nas jakoś bardzo negatywnie zaskoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, złoto jest notowane najwyżej w historii, wczoraj poprawione zostały te historyczne maksima z ubiegłego tygodnia, więc tutaj cały czas są nastroje bardzo dobre. Natomiast przed nami bardzo ciekawa sesja. Do południa poznamy dużo odczytów PMI dla przemysłu, to będą indeksy z państw europejskich. Następnie mamy dane o inflacji z Niemiec godzina 14, potem godzina 16. Dane o zamówieniach na dobra w Stanach Zjednoczonych, i jeszcze późniejszym popołudniem przemawiać będą członkowie Fedu. Także nie powinniśmy dzisiaj narzekać na brak zmienności. Przypomnę też, że po zmianie czasu u nas w Polsce, jakby wszystko wróciło do normy, czyli już te godziny <coughs> publikacji danych ze Stanów są w tych godzinach standardowych, więc tutaj już Wróciło to do normy, no bo byliśmy w tym okresie, kiedy było one publikowane godzinkę wcześniej, natomiast teraz już są to godziny standardowe. My zaczniemy sobie analizę tradycyjnie od niemieckiego indeksu. <laughs> Przepraszam. I gdzie, gdzie DAX zmierza ciągle w tą stronę, poziomu 19 tysięcy punktów, czy tuż pod poziomem 19 tysięcy punktów, gdzie znajduje się zniesienie zewnętrzne 161,8% tej dużej korekty spadkowej, o której to sobie już mówimy od dłuższego czasu. Więc tutaj absolutnie na razie nie ma żadnych jakichkolwiek sygnałów sugerujących nam zmianę sentymentu. Poziom, który jeszcze. <śmiech> <śmiech> Hmm, przepraszam bardzo, coś mi kurcz zaschło w gardle. Jeśli chodzi o, e, o to, co było 2-3 tygodnie temu, wydawało się, że ten poziom 19 tysięcy punktów jest bardzo odległy, a tak naprawdę brakuje do niego 100, może... Całych 200 punktów, tak? Więc jakby na ten moment cały czas możemy mówić o silnej tendencji wzrostowej. Tak naprawdę ona trwa od października ubiegłego roku, a ostatni impuls tutaj nam się rozwinął od połowy stycznia, więc dalej mamy sentyment wzrostowy. No i tutaj nie powinniśmy szukać żadnych szczytów. Na razie mamy silny trend wzrostowy. Jeżeli chodzi o interwał H4, sytuacja bez zmian, to co wyznaczaliśmy, to jest wsparcie w rękach 18,5 tysiąca punktów, natomiast wsparcie dość odległe. Więc zajdźmy sobie niżej do interwału M15. Tutaj także przypomnę czy z M15, czy z H1. Kilkukrotnie te żółte korekty zasięgu około 170 punktów się pojawiały. Każdorazowo odbicie od oddolnego ograniczenia prowadziło do wygenerowania kolejnej fali w górę. Tak też się, tak też się stało tutaj pod koniec marca, 21 marca, natomiast na ten moment mamy konsolidację gdzieś w rejonach historycznych maksimów, konsolidację bardzo płytką na 60 punktów, pierwsze wsparcie, które jakby bierzemy pod uwagę, to jest średnia, z której notowania w zasadzie dzisiaj się odbijają, delikatnie ją naruszyły i znowu mamy próbę wyjścia wyżej, gdyby pojawiła się korekta, drugi poziom wsparcia to są te lokalne do, dołki tutaj, 28 i 27 marca, poziom <laughs> 18735 natomiast dopiero gdyby ten drugi poziom został złamany wtedy możemy myśleć o tej geometrii z perspektywy H1 czyli 18638 więc jak widzimy na razie tych wsparć jest kilka nawet gdyby pojawiła się korekta jeszcze tu nie ma co panikować sentyment na pewno jest na ten moment wzrostowy jeżeli chodzi z kolei o indeksy w Stanach jeżeli już przy indeksach jesteśmy no tutaj doszło co prawda do cofnięcia zerknijmy sobie na Dow Jonesa który delikatnie nadbił ostatni wierzchołek, tak to było tutaj na no to były godziny nocne, tak? pierwsza druga w nocy wczoraj, po czym doszło do cofnięcia, oczywiście może to rodzić ryzyko jakiejś większej korekty, ale na ten moment zobaczmy, gdzie notowania nam odbiły, też z racji tego, że ten szczyt został tylko delikatnie poprawiony, no to dalej jakby mm, poziom, od którego cena się odbiła, plus ta cała strefa rozciągająca się tuż poniżej stanowią wsparcie, więc póki ta zielona strefa nie zostanie przełamana, niewykluczone, że tutaj zobaczymy odpowiedź ze strony kupujących i być może powrót do, do tendencji wzrostowej. Więc na razie, mimo cofnięcia, może się wydawać dość sporego, jeżeli chodzi o jedną sesję, no to cały czas mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Dopiero spadek poniżej 39600 mógłby otwierać drogę do większej korekty. Jeżeli chodzi natomiast o SP, no tutaj także no widzimy, że na interwale dziennym pojawiła nam się nieciekawa formacja świecowa, ale tych formacji było już dużo w ostatnim czasie i każdorazowo prowadziły one jedynie do jakiegoś chwilowego cofnięcia, po czym indeks wracał do wzrostu. Jeżeli chodzi o interwał H4, podobnie jak na wspomnianym przed chwilą Dow Jonesie, nadbicie wierzchołka i cofnięcie, cofnięcie może troszkę mniejsze, natomiast no jest Jakaś tam niewielka korekta spadkowa, gdyby ona nam się rozszerzyła, wsparcia rozciągają się tutaj następująco 5260, 240 i 186 dopiero złamanie tego najniższego mogłoby otwierać drogę do większej korekty, bo świadczyłoby to o największej korekcie na ostatnim impulsie trwającym od października ubiegłego roku. Na razie jednak nie wydaje się, aby trend był zagrożony. Podobnie na zdaku, gdzie no tutaj, znaczy podobnie, podobnie mamy trend wzrostowy, natomiast w ostatnim czasie notowania się nieco skonsolidowały. Dalej kluczowym wsparciem Pozostaje strefa 18400. Póki ona jest broniona, jest szansa na wznowienie ruchu w górę. Ten ruch w górę ma szansę przyspieszyć, jeżeli notowania przejdą powyżej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach. Wtedy spodziewałbym się kolejnego impulsu e, wzrostowego. Więc na razie 18400 kluczowy poziom. Alternatywnie, oczywiście, gdyby został on przyspieszony przebity, byłaby szansa na większą korektę nawet tutaj w kierunku 18 tysięcy punktów 17 900. natomiast na razie wydaje się, że bazowym scenariuszem jest dalszy ruch w górę czyli kontynuacja wzrostów po lokalnej konsolidacji, więc na razie też nie ma tutaj jakby dużych Zagrożeń. Przechodzimy sobie dalej, jeżeli chodzi o euro-dolara. No tutaj dość ciekawie wygląda sytuacja na głównej parze walutowej, bo po przebiciu strefy 1.08.05, 1.08.15 notowania przyspieszyły nam spadki i w zasadzie wydaje się, że już tutaj testowane są te dołki. Czy z 6 lutego, czy z 14 lutego, no jest to scenariusz jakby bazowy, więc jeżeli te dołki zostałyby przebite, no to tutaj można by wtedy stwierdzić, że trend spadkowy trwający tutaj od, yy, od końcówki 2023 będzie kontynuowany, czyli mamy impuls tutaj do góry, korektę od lutego do 8 marca i kolejny impuls w dół. Wtedy też należałoby pomierzyć całą tą korektę i Celem dla sprzedających byłyby odpowiednio mierzenia zewnętrzne, także dość duże zasięgi poziom 1272 i 161,8%. Na pewno na razie no, możemy mówić o tendencji spadkowej. Oczywiście to, co tutaj mamy, to jest to wsparcie, te dwie reakcje cenowe, więc tutaj jakaś reakcja może również się pojawić, ale jeżeli dojdzie do wybicia, no to mamy otwartą drogę na kolejne 100 bądź nawet 200 pipsów, więc bardzo istotna strefa na Eurodlarze w, w krótkim terminie. Jeżeli zejdziemy sobie niżej, no to tutaj cały czas jakby bazowym scenariuszem jest ruch spadkowy, mimo że cena zbliża się do wsparcia. To, co należałoby na pewno zauważyć czy zaznaczyć, to jest tutaj ta największa korekta. I to będzie najbliższy poziom oporu w przypadku, gdyby doszło do jakiejkolwiek reakcji popytowej. Też ta geometria wybada w rejonach średniej, poziom 1,0780, natomiast na razie nie jest to scenariusz bazowy, no bo cena notuje lokalne dołki, więc dopiero gdyby doszło do jakiegoś odragowania, będziemy brali pod uwagę tę geometrię. Na razie trend jest spadkowy. Dalej przechodząc. Do instrumentów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Na pewno będzie to złoto. Jeżeli chodzi o rynek złota, notowane są rekordowo wysokie poziomy i to, na co chciałem zwrócić uwagę, to fakt, że zaksięgowany został wreszcie poziom, o którym wspominaliśmy w ostatnich analizach, poziom 2250 dolarów. Został on zaksięgowany wczoraj, natomiast no już od dłuższego czasu, w zasadzie odtąd, kiedy cena odbiła się tutaj w lutym, wyznaczaliśmy poziomy 290 i 2250. One zostały osiągnięte, te, teoretycznie jest to pretekst do wykonania jakiejś korekty, ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że złoto znajduje się w silnej tendencji wzrostowej i równie dobrze ten poziom może zostać przekroczony i dalej trend może być kontynuowany. Więc tutaj jeszcze byłbym ostrożny co do łapania szczytu. Natomiast jeżeli ktoś wytrzymał taki ruch, no to z pewnością tutaj część pozycji, jak nie większość, zaksięgował. No, jest to pierwsze z takich, znaczy drugie, tak, bo pierwsze mamy 127,2, drugie 161,8, więc drugie zmierzeń. E na które trzeba zwracać uwagę, czy gdzie często też ja targetuję swoje zlecenia, więc tutaj mamy dotarcie do zewnętrznego współczynnika 161.8, no ale pytanie, co dalej? Na razie, tak jak mówię, nie widać sygnałów podażowych, mamy tendencję wzrostową, więc zejdźmy sobie niżej do interwału e, może godzinowego. E, tutaj no, największe korekty no to były te cofnięcia, tak? Czyli tutaj to jedno cofnięcie na około 50 dolarów i to drugie cofnięcie nieco głębsze na 65. Natomiast na razie no, nie będziemy ich zaznaczać e, z racji tego, że no to byłyby bardzo odległe poziomy, tak? 2200, więc 50 ponad dolarów niżej. Natomiast na ten moment skupiłbym się tutaj na poziomie 2000. 237, gdzie reakcje popytowe pojawiły się na wczorajszej sesji, po tym cofnięciu, po osiągnięciu nowych wierzchołków, no bo tutaj taka korekta już była. Mianowicie, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ten impuls od 22 marca, marca największa korekta miała 27 dolarów, i ta wczorajsza no, była troszkę głębsza, ale bardzo szybko doszło do pojawienia się reakcji popytowej, więc można powiedzieć, że ten poziom został obroniony. Co zgodnie z metodologią Overbalance wspiera dalszy ruch w górę, więc tutaj mamy pierwsze wsparcie, drugie wsparcie. Wsparcie, gdyby doszło do większej korekty, mamy w rejonach średniej stuokresowej, która też przebiega mniej więcej tak, w rejonach ostatnich jakichś lokalnych e, szczytów z 20 marca. Więc na razie e, jeżeli poziom 2237 zostanie utrzymany, jest perspektywa wzrostowa, jeżeli nie, no to jest też szansa na jakąś korektę prostą, tak, Typu tutaj pierwsza fala A do góry B. I być może jakaś fala C w tej korekcie prostej i dopiero wznowienie ruchu wzrostowego. Natomiast na razie raczej bym tutaj nie szukał szczytu, mamy silny trend wzrostowy, więc nie należy się z nim tutaj kłócić. Dobrze, przechodząc dalej z tych instrumentów, na które jeszcze chciałem zwrócić uwagę, na pewno będzie to bitcoin, gdzie tydzień zamknął się całkiem dobrze, bo świeca tygodniowa, zobaczmy, pokryła dwie poprzednie świece spadkowe, czyli można powiedzieć, że ten tydzień. No, wznowił nam ruch wzrostowy, natomiast od razu na początku tygodnia doszło do dość mocnego cofnięcia. Oczywiście też jakby myślę, że bazowym scenariuszem na ten moment, niestety, tak, po tych silnych wzrostach jest jakaś konsolidacja na obecnych poziomach, no bo była bardzo duża zmienność, teraz rynki muszą się określić, podobnie jak tutaj, gdzie przez kilka tygodni po wcześniejszym ruchu w górę mieliśmy konsolidację, tak tutaj też zaczyna to przypominać, właśnie ruch boczny, więc na razie chyba trzeba się tu uzbroić w cierpliwość, natomiast dużo ciekawiej wygląda to na niższym interwale czasowym, bo cena przetestowała zasięg poprzednie korekty. O tym mierzeniu sobie mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. No i można powiedzieć, że w punkt notowania przetestowały ten poziom i już pojawiają się reakcje popytowe. Nawet zobaczmy poprzednia świeca godzinowa, formacja młota i od razu już po godzinie 8 rozpoczynają się wzrosty. Także jeżeli poziom 66 tysięcy dolarów zostanie wybroniony, niewykluczone, że te spadki, właśnie tutaj no dzisiaj w zasadzie z godzin nocnych, czy też no spadki wczorajsze, zostaną wymazane i notowania wrócą do ruchu wzrostowego. Więc biorąc pod uwagę, jakby długoterminowy trend tutaj odbicie od wsparcia może wspierać ten scenariusz z ruchem w górę. Najbliższy opór znajduje się dość blisko, no bo to będą te wcześniejsze reakcje cenowe. Tutaj wielokrotne w rejonach 68, 68 300. Przejście powyżej może doprowadzić do przyspieszenia ruchu w górę, ale w pierwszej kolejności no, ten poziom też należy traktować jako opór, więc sprawdzajmy, czy przypadkiem tutaj jakaś reakcja podażowa się nie pojawi. Natomiast wsparcie daje 66, póki cena jest powyżej, wydaje się, że bardziej prawdopodobny jest ruch w górę. Dopiero złamanie tu poniżej mogłoby doprowadzić do jakiejś większej realizacji zysków. Dobrze, z indeksów amerykańskich pominęliśmy sobie jeszcze hmm, Rasela. Jeżeli chodzi o Rasela no interwale, na interwale tygodniowym, no tutaj jakby dalej, póki cena jest powyżej tej strefy, no to zgodnie z klasycznymi założeniami A te mamy wyjście, tak z ruchu bocznego i póki no to panie są powyżej, jest szansa na wzrosty. Jeżeli chodzi natomiast o jakby bliższe nieco ujęcie, no to tak samo jak na innych indeksach amerykańskich wczoraj doszło do cofnięcia, gdzie no to cofnięcie no też wygląda tak jak te poprzednie, gdzie no nie prowadziło to do jakichś jakich większych korekt. Tylko jedynie do chwilowego cofnięcia, po czym notowania wracały do ruchu wzrostowego. Na razie ten ostatni impuls jest dość poszarpany. Można powiedzieć, że rozpoczął się on tutaj, czyli to było na sesji 17 stycznia. No i największa korekta na całym tym impulsie to będzie ten układ. Druga korekta, widzimy, że była dokładnie tych samych rozmiarów. Trzecia korekta, nieco płytsza. Czwarta korekta, też płytsza. Więc na ten moment, póki nie pojawi się nic większego, Możemy sobie jeszcze dopasować te korekty, bo widzę, że te dwie były takie same. Póki nie pojawi się coś większego, no to na ten moment możemy mówić o tendencji wzrostowej. Wsparcie mamy. Tutaj więc może ten trend jest troszeczkę poszarpany, ale póki nie dojdzie do większej korekty niż tutaj, możemy mówić o otrędzie w górę. Więc na razie strefa wsparcia jest to 2,081, 2,066. No i niżej, gdyby nawet doszło do zanegowania geometrii, mamy całą tą strefę 2,030, która wynika, tak jak wspomniałem wcześniej, czy to z interwału dziennego, czy z interwału tygodniowego, to jest to górne ograniczenie szerokiej konsolidacji, które zostało wybite z początkiem czy z połową lutego, więc na razie sentyment wydaje się tutaj wzrostowy z ryzykiem oczywiście wystąpienia korekty. Jeżeli chodzi o surowce, jeszcze szybki rzut oka na nadgaz. Jak to wygląda. Tutaj, według mnie, cały czas no, mamy w krótkim terminie ryzyko konsolidacji pomiędzy 1,90 a 1,50, natomiast długoterminowy sentyment jest spadkowy, więc póki cena nie wyjdzie powyżej 1,90, cały czas ryzyko jest zejścia przetestowania ostatnich dołków. Więc ja aktualnie na razie jestem tu bez pozycji. Jeżeli no widzę, że notowania zbierają się, tak, znowu mamy jakiś taki lokalny wyższy, wyższy dołek, więc być może zobaczymy kolejny tak na 1,90. Jeżeli to by się stało skuteczne, no to wtedy większa korekta może mieć miejsce. No a po tak silnych spadkach, tutaj z którymi mieliśmy do czynienia w styczniu i w lutym, ta korekta również może być dynamiczna. Także ewentualne przejście powyżej 1,90 może dać szansę na taki ruch korekcyjny. Więc na to sobie na pewno warto zwrócić uwagę. I jeszcze na sam koniec rzut oka na parę walutową AUDUSD. Jeżeli chodzi o interwał dzienny, tu widzę, że mamy jakieś stare kreski. Jeżeli chodzi o interwał dzienny, na razie nie widzę tu zdecydowanego trendu, no bo mieliśmy tutaj silny impuls w górę w końcówce 2023. Potem początek roku silne spadki. Budowała się tutaj taka formacja głowy z ramionami, tak? Myślę, że ją bardzo dobrze widać, ale nie doprowadziła ona do żadnych większych spadków, tak? Tutaj mamy głowę, lewe ramię, prawe ramię. Było zejście poniżej linii szyi, natomiast no nie zdało się to na nic. Potem doszło do wzrostu do się jakieś korekty prostej. No i wydaje się, że przynajmniej licząc tu od początku roku, no mamy trend spadkowy, tak? Czyli ten ruch w górę tutaj należy traktować jako fala A, fala B i fala C. Y fala C na korekcie prostej no i być może tutaj właśnie z tym wierzchołkiem rozpoczął nam się kolejny impuls, tylko że troszkę się notowania tu skonsolidowały, potwierdzeniem tego typu scenariusza byłoby zejście poniżej ostatniego dołka 0,6440 wtedy można by wieścić, że notowania wracają tu do spadków i że celem są dołki z października 2023, na razie no tak by mi to przynajmniej na ten moment wyglądało żeby myśleć o wzrostach z kolei notowania musiałyby się przebić tutaj powyżej tej strefy 1,0 Przepraszam, 0,66. Natomiast w krótkim terminie, zobaczmy sobie interwał godzinowy, no to lokalnie myślę, że możemy mówić o sentymencie spadkowym, tylko też nie widać jakichś silnych impulsów, tylko bardziej taką konsolidację na obecnych poziomach. Więc ja byłbym tutaj ostrożny, jeżeli pojawi się coś tego typu znowu po nadbiciu dołka, no to tutaj mamy na ten moment opór. Możemy sobie też dorzucić średnią. Ona no, się nie zgrywa, tak? Więc jakby pierwszy opór mamy tutaj, 0,6513, drugi 0,6528, więc na razie takie ryzyko konsolidacji, natomiast Biorąc pod uwagę sentyment z wyższego interwału, wydaje się, że jest delikatnie nachylone tutaj ryzyko co do kontynuacji ruchu w dół. Zobaczymy, będziemy sytuację monitorować na bieżąco. Jeżeli coś się zmieni, pewnie damy znać w zakładce wiadomości. Natomiast na ten moment ode mnie to będzie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę oczywiście powodzenia na rynku i zapraszam na nasze kolejne spotkania, zarówno te poranne, jak i na czwartkowy live trading. Także do usłyszenia, do zobaczenia.